Cichopek i Kurzajewski pierwsze wspólne święta wyprawią wcześniej. Dlaczego? Trudno o lepszy pomysł. Katarzyna Cichopek 40 litrów i Maciej Kurzajewski 49 litrów w październiku oficjalnie ogłosili, że są parą. 2 miesiące później prezenterzy Pytania na Śniadanie celebrować będą pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia. W rozmowie z reporterką Faktu zdradzili, że tegoroczne święta rozpoczną się u nich wcześniej. Niewykluczone też, że potrwają o wiele dłużej. Niełatwo urządzić święta w rodzinach patchworkowych, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znaleźli jednak na to sposób. W rozmowie z Faktem mówią, dlaczego święta Bożego Narodzenia urządzą wcześniej i dlaczego są z tego bardzo zadowoleni. Maciej Kurzajewski ma 2 synów, Franciszka 25 litrów i Juliana 16 litrów, którzy są owocem związku prezentera z Pauliną Smaszcz. Katarzyna Cichopek wspólnie z byłym mężem Marcinem Hakielem wychowuje syna Adama 13 litrów i córkę Helenę 9 litrów. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski Boże Narodzenie będą obchodzić wcześniej. Kiedy reporterka Faktu zapytała parę prezenterów Pytania na Śniadanie, jak planują spędzić grudniowe święta, oboje odpowiedzieli zgodnie, rodzinnie. Kasia Cichopek i Marcin Hakiel od razu po rozstaniu ustalili, że opiekę nad dziećmi będą sprawować na przemian. Tegoroczne Boże Narodzenie Adam i Helenka spędzą wraz z ojcem, ale i Kasia przygotowała dla nich niespodziankę. Podzieliliśmy się z eks-małżonkiem opieką nad dziećmi i akurat te święta przypadają jemu. Natomiast ja nie chciałabym stracić nic z atmosfery świąt, więc planuję po prostu zrobić te święta wcześniej, zdradziła nam Katarzyna Cichopek. Mam nadzieję, że to będą wydłużone święta. Jeżeli chodzi o moich synów, też mam nadzieję, że poczujemy wspólnie ten świąteczny klimat i jeśli te święta będą trwały dłużej niż tylko w Wigilię, pierwszy i drugi dzień świąt. To trudno o lepszy pomysł na spędzenie Bożego Narodzenia, dodał Maciej Kurzajewski. Kasia Cichopek w rozmowie z Faktem przyznała też, że należy do osób, które planują prezenty pod choinkę z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Już długo planuję, co kupić na prezent. To jest wyzwanie, zwłaszcza mając syna, który jest już nastolatkiem i córeczkę, która też nie jest już taką małą dziewczynką, wyznaje z uśmiechem Kasia Cichopek. Całej naszej rozmowy wysłuchacie w materiale wideo poniżej.